konferencji prasowej partii Korwin. Dzisiaj gościmy specjalnego gościa, jak nie trudno zauważyć, pana naszego prezesa, pana Janusza Korwin-Mikke, który na pewno kilka słów ciekawych nam opowie. Natomiast oddam teraz głos Dawidowi Lewickiemu, naszemu prezesowi struktur świętokrzyskich. Proszę bardzo, Dawid. Szanowni Państwo, nie przypadkiem spotykamy się w tym miejscu przed pomnikiem jednego z najwybitniejszych prawicowych pisarzy, pana Henryka, świętej pamięci Henryka Sienkiewicza, pomnik Quo Vadis, dokąd zmierzasz. No i właśnie jesteśmy w przededniu wyborów parlamentarnych, kampania już się rozpoczęła. Co gorsza, trwa w dalszym ciągu cyrk pisowsko-platformerski. Teraz jest akurat przebąkiwanie o referendach, kto więcej zgłosi referendalnych pytań, kto więcej referendów zgłosi i tak dalej, oczywiście referendum PiS-u pewnie nie przejdzie, bo nie zostanie przegłosowany przez senatorów Platformy. My będziemy się skupiać na kampanii merytorycznej i tutaj chcemy zwrócić uwagę na kilka ważnych rzeczy i brak sensu tego referendum, podobnie jak tego kukizowo komorowskiego, tak jak i to będzie znowu kosztować 100 milionów, jeśli by doszło do skutku, a realnych zmian to nie wprowadzi, ponieważ pytania, które zaproponował pan Andrzej Duda, równie dobrze by można przegłosować w parlamencie. A przypomnę, że my nie żyjemy w systemie szwajcarskim, tylko jednak w systemie parlamentarnym polskim i to po to się wybiera parlamentarzystów, żeby oni zmieniali ustrój, a nie żeby to robiło referenda. A referenda powinny być w rzeczach naprawdę najważniejszych, jak na przykład zmiana konstytucji państwa polskiego. Panie Januszu, oddaję głos. Ja przypominam, że każdy się mógł głosować nad sprawami, na którymi się niekoniecznie dobrze znają. Natomiast sprawy, na której każdy się znaczy kara śmierci, tam oczywiście mowy nie ma o referendum, bo to akurat jest... No to każdy mniej więcej wie, co to jest kara śmierci, prawda? Akurat w tej sprawie nikt referendum zrobić nie chce, my się tego domagamy. Jeżeli już robić referendum, to w takiej sprawie. Tego się nie robi. Proszę Państwa, pomysł oczywiście, żeby zmienić referendum 6 września jest niemożliwy. I pan prezydent słusznie nie próbował nawet tego zmienić, no bo nie można tego zrobić. Zgodnie z ustawą referendum, a 40 dni przed referendum muszą być znane pytania, prawda, i treść, więc... Więc nie można było tego zrobić. Także my, ponieważ wzywamy do bojkotu tego referendum 6 września, ponieważ pierwsze pytanie jest niejasne, drugie pytanie jest źle sformułowane, a trzecie pytanie już jest nieaktualne, ponieważ Sejm to już sam uchwalił. Także wzywamy do bojkotu tego referendum. Natomiast obserwujemy z niepokojem, co się dzieje z duchem Kukiza. Myśmy liczyli na sojusznika w ruchu Kukiza. Widzimy, że dzisiaj to się tam dorwała jakaś hałastra, która się tylko chce dorwać do żłoba i kłóci się o miejsca kompletnie bezideowa. To jest właśnie błąd pana Kukiza, że on próbował zrobić ruch bez żadnej idei, żadnego programu i tak dalej. No to jedyny program jest dorwać się do żłoba, prawda? No bo jak nie ma żadnej ideologii, prawda? To się ludzie pchają do żłoba. No i to jest wina zasadnicza. Pan Kukiz jest zacnym człowiekiem, ale nie ma pojęcia o polityce, żadnego pojęcia o polityce nie ma. I doprowadził ten ruch do zupełnej degrengolady moralnej. To, co się dzieje w całym kraju z ruchem Kukiza, to aż przykro popatrzeć. Widzieliśmy na silnego sojusznika, jego nie mam. Przypominam, że Korwin to jest tylko skrót od nazwy Koalicja. Koalicja, prawda, że ta prawa Rzeczypospolitej. Więc ludzi ideowych, którzy chcą oczywiście coś zrobić, oczywiście w kierunku prawicowym, zapraszamy na nasze listy. Jeszcze jest kilka miejsc, na których można ich tam pomieścić. Dziękuję bardzo. Prosimy o zadawanie. Dobrze, w takim razie, skoro metoda Kukiza się nie sprawdza, w takim razie co wy zaproponowalibyście? Czy chcemy ciągnąć ludzi? No my chcemy, żeby były jasne dyskusja między partiami prawicowymi i lewicowymi. Natomiast w tej chwili mamy w Polsce ogromną ilość partii lewicowych, które się ludzie nazywają. PiS na przykład się nazywa prawicowa, jest lewicowa, jest bardziej na lewo do SLD. Zdecydowanie. I my chcemy jakiejś dyskusji jasnej. Do tej dyskusji nie ma. Są dyskusje między partiami lewicowymi, czyli PO, PiS, SLD i tak dalej. Natomiast partii prawicowych się do głosu prawie że nie dopuszcza. Przecież poza partią Korwin jest KNP, jest UPR, prawda? Partii się udaje, że ich nie ma, że nie ma prawicy. Natomiast partie lewicowe, które głoszą to kasy socjalne, to one cały czas, to trzeba powiedzieć, sprawy zasadnicze. Pan Kukiz tej sprawy nie podnosi. Nie podnosi sprawy zasadnicze. Prawda? Czy w Polsce ma być demokracja? Czy w Polsce ma być jaka demokracja? Czy w Polsce ma być socjalizm? No, takie rzeczy trzeba podnieść. O tym się nie mówi. Nie mówimy, że trzeba zlikwidować socjalizm na przykład. Całkowicie.
Czy możemy już coś powiedzieć na temat list wyborczych, jakie przygotowuje partia Korwin w zasięgu ogólnopolskim i tutaj w regionie? Więc listy mamy w zasadzie już ustalone, ale rezerwujemy parę miejsc dla ludzi no, z tego rozpadającego się ruchu Kukiza. Jeśli chodzi o lokalne, to bardzo proszę podpowiedzieć. No my jesteśmy już praktycznie na ukończeniu budowania list. Będą kandydaci ze wszystkich powiatów, kandydatki. Będą radni z miast powiatowych i gminnych, tak jak już mówiłem wcześniej. I mamy też jeszcze właśnie kilka miejsc zarezerwowanych, bo dochodzą do nas sygnały, że będą ludzie zainteresowani z różnych formacji. My nie będziemy właśnie budować ruchu od lewa do prawa, tylko będziemy budować solidną, konkretną formację prawicową, taka, żeby się nie rozpadła w przyszłym parlamencie. A jak zrobi ktoś ruch taki jak pan Kukiz, no to wiadomo, że on zakończy się jak ruch Palikota. My ruch Palikota PiS tworzyć nie chcemy, także ponawiam apel pana prezesa, także w województwie świętokrzyskim jest sporo osób ideowych, niezależnych. Zapraszamy na nasze listy, można się zgłaszać, jeszcze kilka miejsc dobrej zostanie dla nich. A czy coś możemy mówić już o nazwiskach, czy nie? No myślę, że z osób, które tutaj są, na pewno ja się znajdę na liście, na pewno kolega Konrad Kuśmierski, były kandydat na radnego w Kielcach. Podejrzewam, że w przyszłym tygodniu przedstawimy listę, będzie konferencja prasowa w Sejmie, na której będą przedstawione także jedynki. Troszeczkę cierpliwości. Przyszłam przez sprawę referendum, pan przewodniczący chwalił prezydenta za to, że nie zmienił, nie wiem, zresztą nie zmienić, tak? A jeśli chodzi o to referendum, które proponuje przy okazji wyborów, co pan napisał? Ale to prezydent może proponować, ale to Senat to robi. Powtarzam, jest to też robione tak trochę na chybcika. PiS chciał zrobić te pytania, tam zgłosił już miesiąc temu, prawda, te pytania. Myśmy też zgłosili, prawda, te pytania. Oczywiście na razie nikt uwagi nie zwraca. Natomiast te pytania, które zgłosił PiS, no to trzeba by postawić, bo trzeba postawić przed parlamentem, to jest podstawowa sprawa, prawda? Tego też nikt nie robi. Parlament się zajmuje w tej chwili tylko tym, żeby mieć posady dla swoich ludzi. Partie są bezideowe. Przecież PO nie jest partią liberalną. Niczego liberalnego nie zrobi. PiS mówiło, że dba o suwerenność. To PiS prowadzi nas do Unii Europejskiej. To PiS tego chciał traktat lizboński. To PiS go podpisywał. To PiS go ratyfikował. Te partie kłamią. Ich celem jest dorwać się do żłoby. My mamy program prawicowy. Pan Ikonowicz ma tam program lewicowy. Weźmy sobie, a cała reszta to są ludzie, którzy chcą się dorwać do żłoby. Zacznijmy dyskusję, jak ma być Polska. Nie jak to ma być WF. Nie mówimy o tym, żeby które świnie mają być w korycie, tylko żeby koryto zamknąć. To jest podstawowa sprawa. Czy budżet ma być duży, czy mały. Prawda? My się domagamy, żeby w budżecie było mało pieniędzy. Jeśli jest dużo pieniędzy, to my go mamy mniej tych pieniędzy. Prawda? To jest podstawowa sprawa. Czy pieniądze mają być w budżecie? To jest uwagę, że każda złotówka, która idzie przez budżet, to jest 46 razy. Im więcej w budżecie, tym więcej Polska traci, a nie zyskuje. Państwo, że Polska ma te pieniądze, Polska traci. No, trzeba płacić urzędnikom. Przecież my się domagamy zrozumienia jednej podstawowej rzeczy, że jeżeli dajemy państwu 100 zł, znaczy państwo nam da 100 zł, to państwo nam musi dawać 140. Nie ma innej możliwości. Państwo musi wynająć urzędnika, który te pieniądze ściągnie w podatkach i drugiego urzędnika, który te pieniądze jakoś tam wyda. Czyli jeżeli państwo nam da 100 zł, to musi nam zabrać 140. Podwyższe ceny benzyny, podwyższe ceny alkoholu, prawda, podatkach pośrednich i tak dalej. Czyli my mówimy, żeby nie dawać. A wszystkie partie lewicowe się tylko dyskutują, co dawać, komu dawać. To jest zupełnie inna filozofia. I ja rozumiem, że ludzie lubią coś dostawać za darmo, ale nie ma nic za darmo. Wszystko, szkoła nie jest za darmo. Nauczyciele biorą pensję, prawda? Szkoła nie jest za darmo. To samo jest ze wszystkim. Więc jest się ukłamywanie. Te wszystkie partie ukłamują ludzi, że coś jest za darmo. Nie ma niczego za darmo. To dobrze zrozumieć. Jeszcze odnośnie referendum warto zwrócić uwagę, że Senat się będzie zbierał na początku września i może po prostu w ogóle nie głosować tych pytań, które zaproponował pan. Bo nie ma początku obrad. Dokładnie. A może być taka sytuacja, że przegłosuje za 3 tygodnie i wówczas następne referendum będzie, powiedzmy, w listopadzie i znowu wyrzucimy w błoto 100 milionów, bo wiadomo, że nie będzie frekwencji podobnie jak i teraz 6 września. Więc to jest zwykła hucpa polityczna PiS-u z tej strony. Na jaki wynik państwo liczą w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Przekroczenie? No, co najmniej 10%. 10%? Co najmniej 10%.
przed każdymi wyborami dają nam z reguły 1%, teraz dają nam już 3%, więc no, liczymy, że będzie lepszy wynik niż w wyborach europejskich, niż 7%. Pamiętam jeszcze, jak pan Ciemkiewicz mówił, no Korwin-Mikke ma dobry program, ale dostanie co najwyżej 2%, jesteśmy 7%. Teraz też dają nam 3%, no to zobaczymy, będzie 10%. Jak jeżdżę po kraju, jest entuzjazm, po prostu jest entuzjazm, ludzie na ulicy zatrzymują się, panu jest jedyna nadzieja, ludzie jeszcze wierzyli w Kukiza, no ale... Biorą coraz mniej. Czy są jeszcze jakieś pytania?